Opowiemy wam o dwóch książkach sery Mistrzowie Ilustracji, które... Wydawnictwa Dwie Siostry. Tak, Wydawnictwa Dwie Siostry, Babcia na Jabłoni i... Cukiernia pod pierożkiem z wiśniami. Tak jest. Babcia na Jabłoni czytałam latem, w takim ciepłym, wakacyjnym klimacie, bardzo fajnie nam się sprawdziła. Ja już czytałam już dawno i nie pamiętam, jaka to była pora roku. No dobrze. W każdym razie też się sprawdziła. To jest taka niesamowita historia, która się wydarzyła dawno, bo to jest książka napisana w 1960 bodajże 4 roku. Mhm. Historia o dwóch dziewczynkach, które nie mają mamy, mieszkają z tatą. Historia dzieje się w Anglii, właśnie w tej Anglii z tamtych czasów. I tata musi wyjechać do Australii bodajże w celach służbowych. A dziewczynki mają w tym czasie być pod opieką cioci, której w ogóle nie znają. A z tego, co słyszą, to jest to ciocia taka, która wygląda niezbyt przyjemnie, jest chuda, ma takie cienkie oczki, taki ostry nos. I z tej opowieści brzmi to, że to będzie taka... Czarownica. Dobrze powiedziałaś, dobrego słowa użyłaś. Mhm. I one jadą do tej cioci. To jest tak, że właśnie są tam zostawione, a tata jedzie do Australii. Są pełne strachu. Okazuje się jednak, że rzeczywistość jest zupełnie inna i wchodzimy w taki zupełnie ciepły czas dla tych dziewczynek. Okazuje się, że ciocia ma cukiernię, prowadzi ją sama. I dziewczynki zostają tak zupełnie zaangażowane też jak gdyby w to prowadzenie. Książka jest o tyle ciekawa, że... Znaczy tak, tu są nawet na przykład również przepisy tego, co można zrobić, co było tam właśnie, czyli przenosimy się w ten świat. Nie chciałabym się jeść słodyczy, jak czytaliście tę książkę. Bo... Nie, no moja córka chciała oczywiście robić od razu, co dla mnie też nie było łatwe. Książka jest taka, jeżeli chodzi o takie wydanie edytorskie, to jest bardzo tak, widać, coś widać. Mamy tutaj tylko dwa kolory, mamy dwa kolory, tak? Jest tak bardzo skromnie, jeżeli chodzi o taką oprawę edytorską. Natomiast są piękne ilustracje, widzimy często na tych ilustracjach ten świat właśnie z tamtych czasów, czyli, no tutaj akurat może nie widać, ale te palta, które są wtedy, tak? Te kapelusze. Stroje, tak? Kapelusze, zupełnie coś innego niż teraz. Naprawdę się przenosimy w ten świat. Proszę, tutaj ciocia właśnie coś podaje, ona ma gdzieś tam na głowie. No, widzimy już ten strój, tak? Koroneczki, kołnierzyki, jakaś inna zastawa, więc te ilustracje też są takie bardzo wymowne, mimo tylko dwóch kolorów, tak? Mhm. Mimo takiej skromności tutaj. Historia kończy się dobrze, tata wraca. W międzyczasie dziewczynki mają mnóstwo przygód. Jedna z nich zaczyna grać w teatrze, poznaje kogoś. Co prawda to jest historia właśnie bardzo się różni od dzisiejszych czasów, bo dzisiaj nie ma, trudno byłoby nam pozwolić sobie na taką otwartość, właśnie gdzieś tam poznać kogoś w autobusie. Ona ma chyba, nie wiem, 8 lat, nie pamiętam, nie chciałabym teraz skłamać, ale sama jeździ autobusem, mimo że teraz się tego nie zdarza, nie mogłaby nawiązać znajomości, bo byśmy dziecku na to nie pozwolili. Wtedy to się dzieje, więc jak gdyby to jest taka, myślę, że fajnie, że dziecko może zobaczyć coś innego, jak to było kiedyś, jak się to zmieniło. Gorąco polecam. Ciepła opowieść taka, tak. Bardzo, tak, z tej serii. Babcia na Jabłoni Miry Loby z ilustracjami Mirosława Pokory, to jest też z 65, teraz wznowiona. Czyli gdzieś tam blisko. Tak, tak, bo to jest ta seria taka sprzed lat 10, kilkudziesięciu, która została wznowiona przez wydawnictwo Dwie Siostry. Tutaj ilustracje są czarno-białe, a historia jest o chłopcu, który ma na imię Andy, który nie ma babci, ponieważ no, babcia już zmarła, chyba nawet jej nie zdążył poznać tak naprawdę. I ponieważ wszyscy inni koledzy mają babcię, no i opowiadają tej babci, te babcie im przywożą prezenty z różnych wypraw. No i on gdzieś tam strasznie tęskni za tym i też chciałby mieć tą babcię. I babcię, którą ma na ilustracji, na zdjęciu gdzieś tam w domu, no spotyka gdzieś na... Zaczyna ożywać. Ta babcia ze zdjęcia. Zaczyna ją spotykać na drzewie, na gdzieś tam na gałęziach jabłoni. I tam się ukrywa, ma taką swoją skrytkę i tam mu się jawi ta babcia.
No i zaczyna się z nią mieć niesamowite przygody. Gdzieś tam płyną do Indii polować na tygrysy, jeżdżą na karuzelach. No robią wszystko to, co tak naprawdę z jednej strony nam te babcie pozwalają, tak? Trochę, bo jednak te babcie zawsze tak rozpieszczają, ale z drugiej strony już w takich granicach... Swojej takich, własnej wyobraźni swojej dziecięcej. Własnej, tak, dokładnie. Czyli po prostu no, niesamowite przygody ma z tą babcią. I to się gdzieś tam dzieje w jego wyobraźni. Natomiast pewnego dnia gdzieś tam obok w sąsiedztwie wprowadza się starsza pani, samotna, której czasem coś tam trzeba pomóc. I Andy się angażuje w tą pomoc, w tą znajomość. No i nagle się okazuje, że w sumie ma dwie babcie. Jedną tą taką wyimaginowaną z drzewa jabłoni, z którą są niesamowite i niezwykłe przygody. A drugą taką prawdziwą, realną, chociaż nie taką osobistą, prawdziwą po rodzinie, że tak z krwi. Ale rzeczywiście ta babcia z kolei mu gdzieś tam pomaga, zaseruje mu skarpetki, upiecze mu ciasto, tak? Także pokazana babcia, taka obraz taka babci. Babcia, obraz babci. Niesamowity, też fajny, ciepły. Te relacje są takie, on się z tą wyimaginowaną babcią właśnie na koniach. Ale jest rozdzielona jeszcze, jedna ta właśnie. Tak, jest rozdzielona ta... Nieżyjąca i ta nowa, tak? Prawdziwa. Tak, ilustracje takie właśnie... Trochę Butenkę mi przypominają. Trochę przypominają te nosy, tak? Mhm. Przypominają trochę te ilustracje na Butenki. Także też bardzo ciepła, fajna. My zaczęliśmy to czytać w wakacje, bardzo szybko, miło się tu przyjemnie czytało. Duży druk, więc dla dzieci, które gdzieś tam samodzielnie próbują czytać, myślę, że się sprawdzi. Tak. Także z tej serii jest kilka książek, no nie wiem, czy kilkanaście, ale no, chociaż może nawet kilkanaście już jest. Tak. I to jest bardzo ładne na przykład na prezent, bo to jest oprawa twarda, tak? Tutaj tak, ustawione tak, na półce, równy format. Fajnie, tak, było tak całą serię sobie zbierać, przepięknie by to się prezentowało i taka klasyka, bardzo dużo z tych książek pamiętają rodzice, dziadkowie. Dokładnie. I cieszą się, że znaleźli w nowym wydaniu, że super, także czasami jest tak, że właśnie upolują i mówią, jejku, super, tyle tego szukałam, nie? Także seria godna uwagi i pozycje i cukiernia i babcia do przeczytania.